Ponownie na turnieju we Wrześni. Tym razem moim przedmówcą jest Błażej z Piły Okcywce Halina. Znacie go jeszcze z Komorowa, kiedy udzielał fantastycznego wywiadu. To jak mam do ciebie mówić? Błażej czy Halina? Halina. Halina. Ja miałem siostrę Halinę, to miło mi. Co sądzisz o przeciwnikach na tym turnieju? No mamy ciężką grupę, ale no wchodzimy, wygrywamy i jedziemy. Co tym pucharem. A jeszcze raz powiedz tutaj tym, co cię słuchają. Skąd się wzięła ksywka Halina, żeńska ksywka? Ze szkoły. No ale no, to co jeszcze? Nie pamiętam, ale tak ze szkoły, z muzyki. Słuchaj, przyjechaliście najmocniejszym składem na tym turnieju, czy kogoś brakuje? Brakuje dwóch zawodników, Franka i Wiśni, ale Wiśnia już niestety odpadł, a Franek jest nasz pierwszy finała. A jest z wami wasz niekwestionowany lider? Jest, Maksa Janiec, pozdrawiam się krótko. Może zawołasz Maksa Jańca. Maksiu, chodź. Maksia, prosimy do nas, chodź na chwileczkę. Jak wam idzie, powiedz, jak wam szło, jest Janiec, jak wam szło w Lidze Wielkopolski w tych U15, U15 takie PK, nie? Nie dokończyliście zawodów. Na jakim miejscu zakończycie ligę? U15 czy U14, zależy. U was U14 nie było, U15. MLKB, no to skończyliśmy bodajże na czwartym miejscu w naszej grupie. Wiecie, że zakończenie na czwartym miejscu nie kwalifikuje was do nieoficjalnych mistrzostw Polski, bo tylko wchodzą ci z Wielkopolski. Chyba, że dzika karta, ale nie wiem, czy się zwolni, no. No co mogę powiedzieć? No nie będzie ciebie, no takiego zawodnika, piątka All-Stars Olimpiady Młodzieży, co się od tego czasu zmieniło? No trenuję cały czas, wszystko dobrze, coraz ciężej. A ile centymetrów urosłeś od, bo ty jesteś tak zwany wzrostowiec? No to ja urosłem od OM-ów od marca, no to będzie 3 centymetry już. Tak pomalutku i będziesz sobie grać. A to prawda, takie niedyskretne pytanie założę, że już pytają się kluby o ciebie? No, trochę tak. A o Halina, czy ty jest zainteresowanie innych klubów, żeby cię pozyskać? No, nie za bardzo, ale ja tutaj zostaję w Pile, mam zamiar tam grać cały czas, no i zostaję w Pile. Macie okazję kogoś pozdrowić? Rodzinę, przyjaciół i drużynę. Filipa Wiśniewskiego, rodzinę. I jeszcze Filipa Wiśniewskiego. Pozdrawiamy cię, Filip, no i wszystkiego dobrego. Będziemy jeszcze wywiady robić na MVP meczu. Dziękuję. Sprawdzamy oczywiście mikrofon, czy dobrze gada. Do usłyszenia. Możecie wyłączyć. Proszę państwa, już końcówka jest pierwszego meczu. Niestety Pleszew przegrywa z Pyrą. Ale Pyra to, jak ktoś się orientuje w rozgrywkach na OM-ach, miała aż 5 zawodników, więc to silna drużyna. Dziękuję. Do usłyszenia.